Tym razem to Mazur Ełk był rywalem ostruckiego Sokoła w walce o kolejne 3 punkty. Lider czwartoligowych rozgrywek do meczu, który odbył się w ubiegłą sobotę, przystąpił po przegranej z błękitnymi pasem. W spotkaniu z Mazurem nastąpiła zmiana na pozycji bramkarza. Chorego Piotra Sikorę zastąpił Grzegorz Lipiński. Przed meczem rywale z Ełku zajmowali odległą 13. pozycję w tabeli. Po kilku minutach od rozpoczęcia spotkania okazało się, że wygrana wcale nie musi przyjść tak łatwo. Podopieczni Czesława Żukowskiego w pierwszej połowie nie mogli znaleźć sposobu na płynną drużynową grę. Paweł Szymański już nieraz udowodnił, że jest kluczowym zawodnikiem, na którego zawsze można liczyć. Tak było i tym razem. W 18 minucie po raz pierwszy pokonał bramkarza gości po asyście Jakuba Skierzewskiego. W 39 minucie było już 2-0 dla Sokoła. Po raz drugi na listę strzelców wpisał się Paweł Szymański. Jeszcze w pierwszej połowie sędzia spotkania nie uznał 2 bramek. Jednej dla gości, a drugiej dla gospodarzy. Obie strzelone zostały ze spalonego. Było widać do pewnego momentu spore zdenerwowanie w naszych szeregach. Co prawda prowadziliśmy 2-0, ale widać było tą blokadę taką w graniu, odpowiedzialność za wynik. I tak jak powiedziałem, gdzieś ta porażka na pewno u chłopaków ciążyła. Po zmianie stron kibice zacierali ręce na podwyższenie wyniku, a ich życzenie zostało spełnione. Zanim jednak piłkarze Sokoła zaczęli strzelać bramki, pierwsi gole zdobyli piłkarze Mazura. Na odpowiedź kibice czekali do 70 minuty, kiedy to Bogdan Miłkowski strzelił z główki po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Na 4-1 wynik meczu podwyższył Karol Narojczyk. Na tym jednak nie koniec popisów strzeleckich w tym spotkaniu. W 82 i 90 minucie swoje kolejne trafienia zanotował Miłkowski, który w całym sezonie zdobył 28 bramek i jest najskuteczniejszym zawodnikiem ligi. Mecz zakończył się wynikiem 6-1. Trudno tak do końca ocenić, bo wygraliśmy zdecydowanie i myślę, że tutaj ta trzecia bramka jakby otworzyła znowu u chłopaków głowy, spokój i to później już było widać. Na pewno też zadowolony jestem, że Maciek Szostek wszedł. O zwycięstwie nad Mazurem Ełk podopieczni Czesława Żukowskiego musieli szybko zapomnieć. 4 dni później w Ostródzie zmierzyli się z Wikielcem w półfinale Pucharu Polski na szczeblu Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. W podstawowej 11 nie wystąpił z powodu choroby bramkarz Piotr Sikora i napastnik Marek Śnieżawski, który ma naderwany mięsień 2 głowy uda, a trener Czesław Żukowski dał odpocząć innym podstawowym zawodnikom. Piłkarze z Wikielca objęli prowadzenie w 34 minucie. Do remisu w 41 doprowadził Bogdan Miłkowski. Po przerwie na boisku pojawił się Paweł Podchorodecki, Piotr Remiszewski i Maciej Szostek. W 47 minucie Sokół wyszedł na prowadzenie za sprawą bramki Tomasza Śnieżawskiego, który 5 minut później również podwyższył wynik spotkania na 3-1. Podopieczni Marka Witkowskiego nie dawali jednak za wygraną i w 54 minucie było już 3-2. 10 minut później Bogdan Miłkowski po fatalnym błędzie bramkarza Wikielca zdobył bramkę na 4-2, a końcowy wynik meczu najlepszy strzelec Sokoła ustalił w 90 minucie. Sokół wygrał 5-2 i awansował do finału Wojewódzkiego Pucharu Polski, gdzie o trofeum walczyć będzie z Olimpią 2004 Elbląg.